Samorząd terytorialny w Polsce. Dzisiaj sobie powiemy o tym, czym jest, kto go wybiera, w jaki sposób sprawuje władzę, jaki zakres jest władzy samorządowej w naszym kraju. Ale najpierw musimy sobie przypomnieć, czym w ogóle jest samorząd i po co w ogóle jest samorząd. W naszym kraju mamy władzę centralną, tą, która rządzi całym krajem z Warszawy. Do władzy centralnej zaliczymy prezydenta naszego kraju, Sejm, Senat, czyli władzę ustawodawczą, oczywiście Radę Ministrów. To jest władza centralna, czyli to, co oni ustalą, obowiązuje wszystkich Polaków na terenie całego naszego kraju. Natomiast niewygodnie jest w ten sposób rządzić w każdej sytuacji, dlatego że mieszkańcy poszczególnych części Polski nie mogliby mieć wpływu wielkiego na władzę centralną, gdyby nie mogli decydować o pewnych sprawach dotyczących ich, dotyczących ludzi tam, gdzie oni mieszkają, w ich miejscu zamieszkania, gdyby nie mogli decydować samodzielnie albo w jakiś taki sposób bardziej uproszczony. I dlatego mamy ideę samorządności, czyli taką ideę, która mówi, że część władzy centralnej powinna być przeniesiona na obszar już docelowy w naszego kraju, czyli tak jak tutaj widzimy, mamy mapkę, na przykład na obszar województwa. Chodzi o to, żeby ludzie mieszkający w danym regionie Polski, na przykład w województwie, albo w powiecie, albo w gminie, mogli mieć większy wpływ na to, co się dzieje na ich terenie, na terenie tym, na którym oni na co dzień się poruszają, gdzie pracują, gdzie się uczą, gdzie mieszkają po prostu. I dzięki temu właśnie, że istnieje władza samorządowa, ludzie z danego rejonu Polski mogą sprawniej pewne rzeczy załatwić, szybciej, mogą też decydować o pewnych zmianach w prawie, które będą dotyczyły tylko ich miejsca zamieszkania. Po to stworzono ideę samorządu, dlatego ta idea w naszym kraju również działa. Ale jak widzimy, z tego schematu wynika, że istnieją samorządy różnorakie. Ta idea, o której wam powiedziałem przed chwilą, to jest samorząd terytorialny, czyli polega to na tym, że władza jest rozdzielona pomiędzy centralną, a właśnie tą samorządową, czyli w danym obszarze Polski mogą być nieco inne ustalenia prawne dotyczące na przykład opłaty jakiejś albo ceny na przykład biletu parkingowego niż w innych częściach Polski. I dlatego nazywa się ten samorząd samorządem terytorialnym, czyli on wynika z podziału naszego kraju na terytoria mniejsze, na właśnie województwa, na powiaty i na gminy. I tym samorządem będziemy się zajmować za chwilę. Natomiast obok tego samorządu terytorialnego istnieją jeszcze inne samorządy, tak zwany samorząd specjalny, który na przykład może być samorządem zawodowym, czyli reprezentować grupy zawodowe, czyli przedstawicieli jakiegoś zawodu. Może być samorząd gospodarczy, czyli ogniskować w sobie ludzi związanych z działalnością gospodarczą jakąś. No z waszego życia na pewno kojarzycie coś takiego jak samorząd na przykład uczniowski, czy też szkolny, czyli jest to też rodzaj samorządu specjalnego, czyli on już powiedzmy, że odbywa się na innych zasadach niż ten samorząd terytorialny, czyli on nie jest związany z konkretnym terytorium Polski, tylko z jakimś konkretnym miejscem, powiedzmy z grupą zawodową, czyli z miejscem pracy, a nie z terytorium całej, na przykład gminy, czyli z miejscem pracy ludzi danego zawodu, albo właśnie z miejscem nauki uczniów jednej szkoły, czyli ten specjalny samorząd jest związany właśnie raczej z pewną grupą osób, które mają coś wspólnego, ale niekoniecznie to musi dotyczyć mieszkańców danego regionu Polski, czyli na przykład województwa, czy powiatu, czy gminy. No właśnie, zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego wynikają z naszej konstytucji, czyli z tego aktu najwyższego w naszym kraju prawnego. No i tutaj widzimy, że samorząd terytorialny to nic innego jak administracja publiczna sprawowana przez wyodrębnione zrzeszenia osób wyposażonych w osobowość prawną, czyli wynika z tego, że samorządy posiadają osobowość prawną. Czyli to już nie jest na takiej zasadzie jak każdy pojedynczy obywatel, to już nie jest osoba fizyczna, tylko samorządy posiadają osobowość prawną. No i widzimy, że artykuł 16 naszej Konstytucji stanowi właśnie na ten temat, że ogół mieszkańców jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Czyli tutaj widzimy, że samorządowcy mogą pewne rzeczy robić we własnym imieniu, z własnej inicjatywy i ponoszą za to odpowiedzialność oczywiście. Mamy kilka zasad dotyczących samorządności, zasad ustrojowych. Po pierwsze, zasada samorządności oznacza, że ludzie z danego, tak jak powiedziałem już, obszaru Polski mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące ich problemów, na przykład problemu związanego z tym, że w jakimś miejscu, na przykład na terenie jakiejś gminy, brakuje, powiedzmy, że szkół, że brakuje na przykład dróg, brakuje ścieżek rowerowych. Ponieważ to dotyczy tylko danego obszaru, na przykład kilku wiosek, z tą sprawą nie zwracają się bezpośrednio mieszkańcy do władzy centralnej, czyli tej, która jest usytuowana w stolicy naszej i której władza obejmuje cały obszar kraju, tylko mogą się zwrócić z takimi problemami właśnie do władz samorządowych. Tak jak sama nazwa wskazuje, samorządność, tak? Czyli sami mieszkańcy danego obszaru Polski próbują rządzić, czyli próbują tutaj rozwiązywać między innymi właśnie własne problemy, które dotykają szczególnie ich, czyli w ich miejscu zamieszkania te problemy wyniknęły. A nie dotyczą jakiejś dziedziny ogólnopolskiej, tylko dotyczą właśnie spraw związanych z tym konkretnym miejscem zamieszkania. No i tutaj widzimy, że czytając dalej, że widzimy, że ta zasada samorządności wyraża się właśnie w tym, że samorząd terytorialny istnieje. Druga zasada, decentralizacja, to jest to przeciwieństwo centralizacji, tak? Mamy tutaj ten przedrostek D. Decentralizacja polega na tym, że państwo właśnie nie decyduje o wszystkich sprawach jednakowo, wydając rozporządzenia czy tworząc ustawy dotyczące całego kraju i wszystkich mieszkańców od razu, tylko że niektóre sprawy związane z rządzeniem naszym krajem są przekazane przez władzę centralną właśnie na terytorium województwa, powiatu czy gminy i o tym mówi zasada decentralizacji, czyli że nie jest cała władza skupiona w jednym miejscu, w stolicy, że całej władzy tutaj nie posiada i nie stara się wprowadzić w życie jeden tylko urzędnik, na przykład prezydent czy premier czy jakiś minister, tylko że dzieli się tą władzą swoją właśnie z samorządami, przekazując im część swoich uprawnień, no może nie swoich uprawnień, przekazując część uprawnień, jeśli chodzi o rządzenie oraz oczywiście też wyznaczając jakieś zadania do zrealizowania tym jednostkom właśnie samorządu terytorialnego. Czyli tak jak tutaj widzimy, decentralizacja właśnie polega na tym, że ta władza jest rozproszona, nie jest skupiona w jednym miejscu, tylko dzieli się tą władzą, władza centralna właśnie, czyli ta ogólnopolska, z przedstawicielami mieszkańców gmin, powiatów i województw. Trzecia zasada, zasada pomocniczości, nazywana inaczej subsydiarności, zasada subsydiarności albo pomocniczości, to jest zasada, z którą już się być może zetknęliście, na przykład omawiając sprawy Unii Europejskiej, zagadnienia właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Na czym polega ta zasada? Ona polega na tym, że państwo jako władza państwowa ingeruje w pracę samorządów, w ich problemy, w ich tutaj działanie codzienne, tylko wtedy ingeruje, jeżeli samorządy same nie są w stanie poradzić sobie z jakimś problemem. Czyli ta zasada została wprowadzona prawdopodobnie po to, żeby uniknąć takiego obrazu, że państwo niby dzieli się władzą z danymi regionami kraju, ale jednak ciągle utrzymuje prymat w tej władzy i może tak naprawdę realizować w terenie swoją politykę w całości. Otóż nie, zasada pomocniczości mówi, że państwo się wtrąca w sprawy samorządowców, mówiąc tak już bardzo prosto, tylko wtedy, kiedy samorządowcy nie są w stanie samodzielnie uporać się z jakimś problemem, z jakąś sprawą, która zajmuje bardzo mieszkańców danej społeczności lokalnej. Dobrze, jeżeli chodzi o zasady funkcjonowania organizacji tegoż samorządu, to mamy tutaj w naszym kraju trójstopniowy podział
Mamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, już wiemy, że mają osobowość prawną, to już mówiliśmy wcześniej. Samorządy w Polsce nie są zorganizowane w sposób hierarchiczny, czyli tutaj mamy napisane, że samorząd wykonuje wszystkie zadania niezastrzeżone w niej lub w ustawie dla innych władz publicznych. I rząd nie ingeruje w działania samorządu, ale sprawuje nad tym samorządem nadzór. Czyli tak jak powiedzieliśmy, samorządowcy mogą samodzielnie podejmować decyzje, natomiast w sytuacjach kryzysowych państwo może zaingerować, jeżeli jakaś sytuacja przerasta tutaj możliwości samorządowców. No i też państwo nadzoruje na przykład wydawanie pieniędzy przez samorządowców, przestrzeganie prawa przez właśnie władze samorządowe. Czyli tutaj, jak widzimy, jednostki samorządu terytorialnego realizują wszystkie zadania na podstawie odpowiednich przepisów, oczywiście dzięki temu, że otrzymują pieniądze z budżetu państwowego, no i dzięki temu, że mają do tego przeznaczone odpowiednie organy władzy samorządowej. Mówiliśmy o decentralizacji, tutaj jest taki rysunek, a w zasadzie dwa rysunki, które bardzo dobrze tłumaczą, jaka jest różnica między centralizacją a decentralizacją. Po lewej stronie widzimy sytuację decentralizacji, czyli główny ośrodek władzy, którym jest ta środkowa duża kropka, przekazuje część swoich kompetencji właśnie w teren, czyli przekazuje część władzy samorządowcom. Trochę to może się kojarzyć z Agario na przykład. A prawy rysunek, centralizacja, pokazuje, że no 100% władzy tak naprawdę skupia się właśnie w jednym miejscu, ta duża kropka, tym razem już innego koloru. No i taka sytuacja jest wówczas, kiedy o wszystkim decyduje jeden organ władzy, nie dzieli się tą władzą z przedstawicielami, powiedzmy, że jakiejś władzy samorządowej, właśnie terenowej. W naszym kraju, no właśnie ten podział terenowy różnie się kształtował w różnych latach. Jak widzicie, na tej mapie widać podział na województwa przede wszystkim. No, tam widzimy jeszcze podział na mniejsze jednostki terytorialne, ale nas interesują w tej chwili akurat województwa, czyli każdy jeden kolor to jest jedno województwo. No i tutaj widzimy, że do roku 1975 mieliśmy podział właśnie w ten sposób wyglądający. Czyli tych województw mamy kilkanaście. No, przy okazji warto zerknąć, z kim sąsiadowaliśmy wówczas. Po stronie zachodniej mamy NRD, czyli Niemiecką Republikę Demokratyczną, czyli ta wschodnia część Niemiec, pozostająca w bloku wschodnim oczywiście również. Na południu Czechosłowacja i od wschodu graniczyliśmy ze Związkiem Radzieckim. Tylko trzy państwa wówczas z nami graniczyły, no ale my się koncentrujemy dzisiaj na podziale administracyjnym, więc zobaczmy, co się zmieniło w roku 75 XX wieku. Wtedy u władzy był Edward Gierek, no i stwierdził on, że należy zwiększyć liczbę województw. Tak jak widzimy tutaj po lewej stronie, nagle województw z kilkunastu zrobiło się 49, czyli ogromny przyrost. Prawdopodobnie Gierek chciał w ten sposób obsadzić stanowiskami różnych ludzi z partii, którzy zagrażali mu w jego karierze politycznej. Dzięki temu, że utworzono tak wiele województw, było wiele urzędów, prawda, do obsadzenia, również urzędu wojewody, więc w ten oto sposób więcej ludzi mogło zrealizować swoje ambicje polityczne, zasiadając na fotelu właśnie wojewody, a rezygnując na przykład z kariery w Warszawie, tak, w tej władzy centralnej. Taki podział, jaki nam zafundował Edward Gierek na 49 województw, przetrwał w naszym kraju do roku 1998. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że Opolszczyzna wówczas była całkiem sporym województwem, jednym z większych, co się właśnie w roku 1998 miało zmienić. W 1998 roku zdecydowano o reformie samorządowej i tak jak tutaj mamy napisane, ta reforma weszła w życie od 1 stycznia roku 1999 i wprowadziła podział naszego kraju terytorialny w taki sposób, jak widzimy to na mapie po prawej stronie. Czyli tutaj widzimy, województwo opolskie już jest o wiele mniejsze, jest najmniejszym województwem aktualnie. Województw z 49 zrobiło się 16. No i tutaj trzeba tą mapę sobie bardzo dobrze zapamiętać, dlatego że do matury na pewno potrzebna będzie nam wiedza, w którym miejscu położone jest które województwo oraz które województwo
z którym województwem graniczy oraz z którym państwem graniczy dane województwo. Czyli tutaj nam się zrobiło tych krajów oczywiście więcej w tej chwili, z którymi graniczymy. Na zachodzie oczywiście mamy RFN, czyli Niemiecką Republikę Federalną, czy inaczej, Republikę Federalną Niemiec, RFN. Na południu mamy Czechy i Słowację, na południowym wschodzie graniczymy z Ukrainą, na wschodzie z Białorusią, na północnym wschodzie z Litwą i jeszcze mamy też na północy granicę z Rosją, czyli tutaj warto też o tym pamiętać. 16 województw, Opolszczyzna miała być zlikwidowana jako województwo, ale wybuchł protest pod hasłem "Brońmy swego opolskiego" i to województwo opolskie przetrwało. Jak długo? To się okaże. Na razie jeszcze istnieje, natomiast nie jest stale powiedziane, że za jakiś czas nie nastąpi kolejna reforma terytorialna, samorządowa w naszym kraju i wtedy być może się okaże, że nasze województwo zostanie podzielone pomiędzy województwo śląskie a dolnośląskie, bo tak początkowo zakładano, że mniej więcej w tym miejscu miało przebiegać podział, granica województw, no ale stało się inaczej. Jak ktoś w Opolu będzie koło słynnej Baby na Byku, zapraszam, obok stoi pomnik upamiętniający właśnie walkę o ocalenie województwa opolskiego przed zlikwidowaniem. To jest taki pomnik, który wygląda jak armata zrobiona z wieży piastowskiej, którą pewnie większość Polaków kojarzy z festiwalu Opol, z piosenki polskiej w Opolu. Mamy taki podział, 16 województw od roku 1999. W jaki sposób teraz ta władza funkcjonuje na obszarze samorządów? No i tutaj mamy taki slajd, na którym możemy się przyjrzeć tak pobieżnie na początku, jak wygląda podział władz. Patrzymy od dołu. Widzimy, że mamy podział na takie trzy, powiedzmy, że jednostki terytorialne. Najmniejszą tą jednostką terytorialną jest gmina. Nieco wyżej jest powiat, wyżej w sensie, że większym obszarem, natomiast powiaty składają się na województwa. No i tutaj widzimy, że w Polsce mamy 2478 gmin, 314 powiatów, no i jeszcze do tego dochodzą miasta na prawie powiatu, o tym powiemy później, i 16 województw. Czyli tak to wygląda od roku 1999. Od razu możemy sobie zobaczyć, kto wybiera poszczególne władze i jak one funkcjonują. Więc widzimy, że władza samorządowa dzieli się na, powiedzmy, że takie dwie części. Pierwszym obszarem, pierwszym rodzajem władzy jest władza uchwałodawcza albo uchwałodawczo-kontrolna. To tak jak omawialiśmy w organy władzy centralnej, czyli na przykład parlament RP. No i w parlamencie RP mamy Sejm i Senat i to jest władza ustawodawcza. Dlaczego? No bo tam się tworzy, w parlamencie tworzy się ustawy. Natomiast na obszarze samorządu terytorialnego, czyli na przykład na obszarze gminy, nie tworzy się ustaw, bo ustawa obejmuje swoim zakresem cały kraj. Już wiemy, że samorząd terytorialny obejmuje tutaj tylko jakiś obszar, fragment kraju, prawda? Więc tutaj nie może być mowy o tym, że gmina, powiat czy województwo, że tam jest tworzona ustawa na tym obszarze, nie. Dlatego jest to, mamy tutaj właśnie organy uchwałodawczo-kontrolne, bo tworzy się uchwały na terenie na przykład gminy, czyli uchwała w tym przypadku to będzie jakiś dokument, akt prawny, który obowiązuje na jakimś obszarze, czyli na przykład tylko na obszarze gminy obowiązuje jakaś uchwała. Czyli jeżeli na przykład Opole sobie zafunduje jakąś uchwałę, to znaczy, że ta uchwała będzie prawomocna tylko na tym obszarze właśnie gminy Opole. Natomiast na obszarze gminy Kielce już może być zupełnie inna treść jakiejś uchwały i zupełnie inne zasady w związku z tym funkcjonowania ludzi, czy na przykład, nie wiem, o jakiś opłat i tak dalej. Ok, czyli mamy organy uchwałodawczo-kontrolne na terenie samorządu terytorialnego, no i mamy też organy wykonawcze. I tutaj akurat nazewnictwo jest identyczne jak w przypadku władzy centralnej, bo w przypadku władzy centralnej mamy też organy władzy wykonawczej, czyli to jest w naszym kraju prezydent i Rada Ministrów. Trójpodział władzy, prawda? Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Natomiast ten trójpodział władzy, jak widzicie, nie działa tak dokładnie
w takim samym nazewnictwie na obszarze samorządu terytorialnego, bo tutaj mamy uchwałodawcze organy władzy i wykonawczą władzę, tak, i organy władzy wykonawczej, czyli tutaj nieco inaczej to się prezentuje. No, władza sądownicza jest jednolita na terenie całego kraju, więc tutaj nie możemy mówić o władzy sądowniczej terytorialnej, no bo nie jest w Polsce tak jak w USA, że na terenie każdego stanu może być nieco inny system prawny, że na przykład w jednym stanie amerykańskim jest dozwolone wykonywanie kary śmierci, a w innym nie. W Polsce taka sytuacja jest w tej chwili niemożliwa, dlatego nie będziemy się w ogóle dzisiaj zajmować władzą sądowniczą, ponieważ na terenie całej Polski jest jednolity system władzy sądowniczej. Dlatego skupiamy się na organach wykonawczych i na organach uchwałodawczych. Na poziomie gminy, kolorem fioletowym zaznaczono jest poziom gminy, widzimy, że mamy uchwałodawczo-kontrolny organ o nazwie Rada Gminy. I ta rada, jak widzimy, jest wybierana przez elektorat, czyli przez nas. Czyli mieszkańców danej gminy. My wybieramy ich w wyborach samorządowych. Natomiast organem wykonawczym w gminie jest albo wójt, albo burmistrz, albo prezydent. Od czego to zależy, to się jeszcze w dalszej części naszego spotkania wyjaśni. Jeżeli chodzi o powiat, na poziomie powiatu mamy również organy władzy uchwałodawczo-kontrolnej, czyli tym organem jest Rada Powiatu, która jest również wybierana w wyborach samorządowych przez elektorat, czyli przez mieszkańców powiatu. Natomiast już mieszkańcy powiatu nie mają wpływu bezpośredniego na to, kto będzie członkiem zarządu powiatu, bo jak widzimy, zarząd powiatu wybierany jest przez Radę Powiatu, czyli mieszkańcy powiatu wybierają członków Rady Powiatu, a już członkowie Rady Powiatu między sobą decydują, kto będzie stanowił zarząd powiatu. No i tutaj widzimy, że tworzy to samorząd powiatowy. No i na czele tego zarządu powiatu stoi starosta, czyli mieszkańcy powiatu nie mają wpływu na to, kto jest starostą, bezpośrednio nie mają, mają tylko pośrednio, czyli wybierają członków Rady Powiatu, a to Rada Powiatu później wybiera zarząd ze starostą na czele. Podobnie się ma sprawa, jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom, czyli poziom województwa. Tutaj widzimy, że organem uchwałodawczo-kontrolnym na poziomie województwa jest sejmik wojewódzki, czyli mamy już odstępstwo od tego nazewnictwa. W gminie była rada, w powiecie była również rada, natomiast na poziomie województwa jest sejmik wojewódzki wybierany przez elektorat, czyli przez mieszkańców województwa, również podczas wyborów samorządowych. Natomiast władzę wykonawczą na obszarze województwa stanowi zarząd województwa i podobnie jak to było w przypadku powiatu, zarząd województwa jest wybierany przez sejmik wojewódzki i na jego czele, na czele zarządu województwa mamy marszałka i to jest bardzo ważne, proszę sobie zapamiętać, że na czele zarządu województwa jest marszałek, a nie wojewoda. Wojewoda jest organem władzy podporządkowanym władzy centralnej, mianuje wojewodę prezes Rady Ministrów i dlatego wojewoda jemu właśnie podlega, więc trudno tutaj mówić o tym, że wojewoda miałby tutaj być członkiem samorządu terytorialnego, no bo jest, tak jak powiedziałem, tutaj z nominacji władzy centralnej. Dlatego pamiętajcie, na czele województwa, jeżeli chodzi o organ wykonawczy, jest zarząd województwa, a przewodzi zarządowi marszałek województwa, tak? Marszałek województwa. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o ten podział. Tutaj widzimy mapę Polski z podziałem na województwa. Jedno województwo, jak sobie przybliżymy, to jest województwo pomorskie, no to widzimy, że każde województwo podzielone jest na powiaty. Tutaj widzimy poszczególne powiaty. A teraz sobie przybliżymy jeden powiat, no i tutaj widzimy, że powiaty z kolei składają się z kilku albo kilkunastu gmin, prawda? Czyli tak wygląda ten podział terytorialny Polski, jeżeli chodzi o samorząd terytorialny, tak? Województwo składa się z kilku powiatów, powiat składa się z kolei z kilku gmin. Korzystając z okazji, że mamy tutaj tą mapę przed oczami, zwracam Waszą uwagę na to, że poszczególne województwa mają tak zwane stolice, czyli takie miasta, które
są siedzibą tych właśnie najważniejszych władz samorządowych na obszarze województwa. Ale jest tutaj pewna trudność, ponieważ jak widać, większość województw ma tylko jedno miasto, takie główne, które jest siedzibą władz samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim. Tutaj wyjątek stanowią dwa województwa, lubuskie i kujawsko-pomorskie. W województwie lubuskim są dwa miasta, które możemy uznawać za siedziby władz wojewódzkich, dlatego że oba te miasta były na tyle duże, są na tyle duże, że trudno było tutaj rozstrzygnąć, które z nich ma wieść prym. Podobnie w kujawsko-pomorskim, to jest Bydgoszcz i Toruń, więc no, zobaczmy w takim razie, jak to rozwiązano. W województwie lubuskim siedzibą wojewody, czyli powiedzmy, że tej władzy centralnej, jest Gorzów Wielkopolski. Wielkopolski Gorzów, chociaż jest w województwie lubuskim, a nie wielkopolskim. Natomiast na obszarze Zielonej Góry mieści się siedziba sejmiku wojewódzkiego. Podobnie sprawy rozstrzygnięte w kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy jest siedziba wojewody, a w Toruniu siedziba sejmiku wojewódzkiego. Ok, gmina. Gmina, czyli ta najmniejsza, najbardziej podstawowa jednostka podziału terytorialnego w naszym kraju. Widzimy mapę, która przedstawia gminy w naszym kraju. No i tutaj, jeżeli chodzi o gminy, pamiętajmy, mamy ich 2478 i warto pamiętać, że na terenie gminy może działać coś, co pomaga w zarządzaniu, czyli sołectwo, jeżeli to jest na przykład gmina wiejska, oraz dzielnica, jeżeli to jest gmina na obszarze miasta. Pamiętajcie, że sołectwo nie jest odrębną jednostką podziału terytorialnego. Gmina jest tą najmniejszą. Nie ma niczego mniejszego od gminy, jeżeli chodzi o jednostki podziału terytorialnego w naszym kraju. Sołectwo, jak widzicie, jest jednostką pomocniczą dla gminy, podobnie jak dzielnica miasta. No i tutaj mamy przywołany odpowiedni artykuł z Konstytucji naszej, 164, który stanowi, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego w naszym kraju jest właśnie gmina. No i tutaj ponownie zwracam uwagę, że gmina posiada osobowość prawną. Takie pytanie też się może pojawić w którymś momencie na którymś teście w waszym życiu, więc pamiętajmy o tej osobowości prawnej. No i potwierdzenie idei samorządności jest, gmina jest niezależna od administracji rządowej. Już wiemy, że władze w gminie sprawują organy władzy uchwałodawczej, czyli inaczej można mówić, że organ właśnie stanowiący prawo. Już wiemy, że tym organem jest Rada Gminy. Natomiast powiedziałem, że organem wykonawczym może być albo wójt, albo burmistrz, albo prezydent miasta. Znaczy powiedziałem, że może być właśnie tutaj różna sytuacja. A teraz od czego to zależy? Kiedy jest wójt, kiedy jest burmistrz, a kiedy prezydent miasta jest na czele organu wykonawczego w gminie? Otóż jak widać z tego schematu, wójt jest organem wykonawczym gminy na obszarze gminy wiejskiej, czyli jeżeli 100% terytorium gminy stanowią wsie, to wtedy wybiera się wójta po to, żeby był tutaj tą władzą wykonawczą. Jeżeli gmina jest miejska, czyli jeżeli na terenie gminy przeważa obszar miasta, to wówczas tym organem wykonawczym w mieście jest burmistrz. Czyli nie ma wtedy wójta w takiej gminie, tylko jest burmistrz. Natomiast jeżeli miasto liczy sobie więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, to wówczas mamy prezydenta miasta jako organ wykonawczy, czyli nie ma burmistrza, wtedy tylko jest wybierany prezydent miasta. No i na terenie Opolszczyzny jedno takie miasto mamy, to jest Opole, i tam właśnie jest prezydent, a nie burmistrz czy wójt. Więc tutaj taka zasada jest, jeżeli chodzi o obsadę władzy wykonawczej na obszarze gminy, tak? Czyli jeszcze raz powtórzmy, organ uchwałodawczy, czyli władza inaczej stanowiąca, władza uchwałodawcza, organem stanowiącym jest Rada Gminy. Tam się stanowi prawo, natomiast kimś, kto to prawo musi wykonać, wprowadzić w życie, w gminie jest w gminie wiejskiej wójt, w gminie miejskiej burmistrz i w gminie miejskiej, ale takiej, gdzie liczba mieszkańców w mieście jest większa niż 100 tysięcy, to mamy wtedy prezydenta miasta jako organ wykonawczy. Rada Gminy, tak jak powiedzieliśmy, zajmuje się uchwałami, tworzeniem prawa
tego lokalnego. Oprócz tego, podobnie jak to się ma w przypadku władzy ustawodawczej centralnej, również Rada Gminy pełni funkcje kontrolne, czyli na przykład kontroluje budżet, wydatki gminy, przychody gminy, kontroluje decyzje podejmowane przez innych urzędników. No i tutaj widzimy, że Radę Gminy wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. I mamy tutaj członków w tej Radzie Gminy od 15 do 25, w zależności od tego, jak wielu mieszkańców znajduje się na obszarze danej gminy. Tutaj mam pogrubione te informacje, dlatego że to jest zmiana. Wcześniej, czyli jeszcze w zeszłym roku, do zeszłego roku obowiązywały inne zasady. Mieliśmy tutaj pewną zmianę. Była krótsza kadencja między innymi, ale od tej pory, od ostatnich wyborów, które były, mamy już właśnie takie zasady. Dodatkowo tu jeszcze mamy jedną informację, że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych ta Rada Gminy, natomiast w pozostałych gminach, czyli większych, stosuje się ordynację proporcjonalną, tak? Warto sobie przypomnieć, jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli w każdym okręgu jest tylko jeden mandat do zgarnięcia, do zdobycia, natomiast ordynacja proporcjonalna mówi nam, że w jednym okręgu możemy wybrać, możemy tutaj, powiedzmy, że obdzielić kilkoma mandatami dane ugrupowanie polityczne, czy kilka osób może być wyłonionych z jednego okręgu wyborczego do tej Rady Gminy. Na czele Rady Gminy stoi przewodniczący, którego już radni sobie wybierają spośród siebie podczas tajnych wyborów. No i uprawnienia Rady Gminy, będziemy sobie jeszcze je analizować, ale takie najważniejsze to na przykład właśnie uchwalanie budżetu gminy, czy kontrolowanie wójta, czy burmistrza, w zależności od tego, czy to jest gmina wiejska, czy miejska. Więc gmina na co dzień zajmuje się właśnie tworzeniem tego lokalnego prawa, rozwiązywaniem problemów mieszkańców, dyskutowaniem, głosowaniem nad rozwiązaniami, które by zadowoliły tutaj mieszkańców danej gminy, oraz kontrolowaniem. Jeżeli chodzi o organ wykonawczy, to już wiemy, że to może być wójt, burmistrz albo prezydent. No i tutaj widzimy, że wójt sprawuje władzę wykonawczą w gminach wiejskich, to już powiedzieliśmy, burmistrz w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, a prezydent w gminach, w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. To są za rodzaje gmin. Gminy dzielimy właśnie na gminy wiejskie. To są takie, kiedy wszystkie, cały obszar gminy to jest obszar wiejski. Może być też gmina miejsko-wiejska. To jest taka gmina, gdzie w jej skład wchodzi jakieś miasteczko i na przykład dwie, trzy wioski przylegające do tego miasteczka. No i mogą być gminy miejskie, czyli takie, które mają 100% terytorium na obszarze miasta. Jak widzimy, wójt, burmistrz albo prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. No i tutaj wykonuje swoje zadania z pomocą urzędu gminy, czyli ma tutaj jeszcze grupę urzędników, którzy pomagają mu na co dzień sprawować tą władzę. No, oczywiście wójt, burmistrz czy prezydent miasta reprezentuje gminę na zewnątrz, kieruje sprawami gminy, wykonuje uchwały Rady Gminy, przygotowuje projekty tych uchwał. Oprócz tego zarządza majątkiem, realizuje budżet, oczywiście ma przeznaczone pieniądze na poszczególne cele, na przykład na edukację, na przykład na infrastrukturę jakąś komunikacyjną, na przykład na jakieś szkolenia, na przykład na pomoc finansową mieszkańcom potrzebującym tej pomocy. Oczywiście dzięki temu, że może ten budżet realizować, może prosić o to, żeby Rada przelała pieniądze z jednego obszaru, na przykład z pomocy danym ludziom na, nie wiem, na przykład na budowę dróg, więc tutaj jest władny w tym zakresie. Właśnie wójt, burmistrz albo prezydent. Gmina wykonuje kilka, znaczy inaczej, gmina wykonuje różne zadania. Te zadania, które wykonuje gmina, dzielimy na zadania własne, zlecone i powierzone. Zadania własne to są takie, które gmina sama sobie narzuca, czyli one wynikają z potrzeb mieszkańców danej gminy, właśnie danego miejsca. Czyli na przykład załóżmy, że gmina potrzebuje wybudować nowy aquapark, mieszkańcy tego chcą, więc zwracają się do swoich radnych z takim oto
żądaniem czy prośbą, no i gmina wykonuje lub nie tą prośbę czy to żądanie. I tego typu rzeczy to są właśnie zadania własne, czyli one wynikają z potrzeb danych mieszkańców. Drugim rodzajem zadań, jakie wykonuje gmina, są zadania zlecone, czyli one wynikają z funkcjonowania całego państwa, czyli państwo poprzez swoich urzędników państwowych zleca gminie wykonywanie określonych czynności. Na przykład państwo oczekuje, że gmina zorganizuje wybory, na przykład samorządowe, ale nie tylko, też wybory na przykład parlamentarne. Państwo oczekuje, że gmina będzie prowadziła akty, znaczy księgi tutaj i wszystkie dokumenty zbierała, jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, czyli tutaj prowadzenie akt tego stanu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydawanie dowodów osobistych również będzie zadaniem zleconym gminie przez właśnie władzę centralną. Tak samo jak na przykład obowiązek meldunkowy. To są wszystko zadania zlecone, czyli takie, które państwo poprzez swoich urzędników przenosi na gminę i gmina musi te zadania wykonywać. No tu mamy przykład, dowód osobisty dosyć słynnej osoby w naszym kraju, czyli pamiętamy, że właśnie wydawanie dowodów osobistych to jest zadanie zlecone gminy, nie powiatu, nie województwa, tylko właśnie gminy. I trzeci rodzaj zadań to są zadania powierzone. Gmina te zadania wykonuje po uzgodnieniu z innymi jednostkami samorządowymi, czyli na przykład po uzgodnieniu z powiatem albo z województwem albo z inną gminą może tutaj takie zadania też przyjąć do realizacji. A tu jeszcze ciekawostka, ponieważ gmina wydaje dowody osobiste, tu jest, jak się przyjrzycie, taki, no wydawałoby się, że linia, tak, taki znak graficzny, ale jeżeli się dobrze przypatrzymy, to zobaczymy, że to nie jest tak naprawdę linia, tylko napis, który jest bardzo drobną czcionką wykonany, Rzeczpospolita Polska, dowód osobisty. Tak ten napis wygląda. No dobrze, tutaj mamy taki schemat, który pokazuje nam więcej tych zadań, które wykonuje gmina. Mówiliśmy na razie o zadaniach zleconych, że to są właśnie sprawy meldunkowe, dowody osobiste, prowadzenie urzędów stanu cywilnego, czy właśnie rejestrowanie narodzin, ślubów, czy zgonów. Ale mamy tutaj też przykłady zadań własnych, które warto też znać. Na przykład utrzymywanie dróg, placów, ulic, utrzymywanie drożności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, zaopatrywanie naszych domów i innych budynków w energię elektryczną, cieplną, w gaz. Oczywiście gmina też musi dbać o to, żeby ruch drogowy funkcjonował, transport zbiorowy funkcjonował, czyli na przykład właśnie komunikacja miejska, pociągi i tym podobne rzeczy. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze właśnie bezpieczeństwo sanitarne, czyli sanepidy chociażby, ochronę przeciwpożarową, straż pożarna, straż miejska. To też warto pamiętać, że straż miejska pojawiła się w naszym kraju właśnie jako pomoc gminom. Kolejne rzeczy, które wykonuje gmina jako zadania własne, to na przykład zagospodarowanie przestrzenne planuje gmina, czyli które obszary gminy przeznaczyć na przykład na zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, a które na zabudowę związaną z rozwojem przemysłu, czyli gdzie wybudować jakieś zakłady, a gdzie osiedla mieszkaniowe. No i na przykład jeszcze mamy takie zadania właśnie jak prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, pomoc socjalna dla mieszkańców, czyli wypłacanie różnych dopłat osobom potrzebującym, wsparcie finansowe dla nich, no i prowadzenie jakichś tam ośrodków kultury i sportu. Tutaj warto zapamiętać, że gmina prowadzi szkoły podstawowe, no do tego roku jeszcze gimnazja, natomiast, no i żłobka i przedszkola, no, żłobki i przedszkola, natomiast nie prowadzi już, jak widzicie, gmina szkół średnich, bo to już będzie zadanie dla powiatu, prawda? Czyli tutaj widzimy, że te najbardziej takie przyziemne sprawy związane są właśnie z zadaniami powierzonymi gminie. Zostawiamy gminę, idziemy nieco wyżej do obszaru większego i jest to powiat. No i widzimy tutaj mapę, która pokazuje powiaty w naszym kraju, 314 powiatów plus 66 miast na prawach powiatu. To za chwilę do tego jeszcze nawiążemy. Powiat, jak widzimy, jest to jednostka podziału terytorialnego, która składa się z kilku gmin. No i tutaj widzimy, że mamy wtedy do czynienia z tak zwanym powiatem ziemskim. Natomiast może to też być teren miasta,
czyli może być powiat tylko na obszarze miasta i wtedy mówimy o tak zwanym powiacie grodzkim, powiat grodzki. Dobrze, i tutaj widzimy, że mamy 66 miast na prawach powiatu, czyli to są te powiaty właśnie grodzkie, czyli miasta na prawach powiatu. To są najczęściej miasta, które były wcześniej stolicami województw, jak pamiętacie, tych województw było 49 aż wtedy, przed reformą. To są dzisiaj najczęściej te miasta, to są właśnie powiaty grodzkie, to są miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, takie miasta są powiatami grodzkimi. No i widzimy tutaj, że władzami powiatu są rada i zarząd powiatu, zaraz sobie omówimy i radę i zarząd. No i znowu przypominam, powiat posiada osobowość prawną, podobnie jak gmina, posiada własne mienie, w związku z tym też budżet własny, no a samodzielność podlega ochronie sądowej, samodzielność powiatu. Podobnie jak to było w gminie, w powiecie mamy organ władzy uchwałodawczej lub też uchwałodawczo-kontrolnej, którym jest Rada Powiatu, oraz mamy organ władzy wykonawczej, którym jest Zarząd Powiatu. Zobaczmy najpierw na Radę Powiatu, czyli organ władzy uchwałodawczej. Rada Powiatu, jak widzimy, jest organem stanowiącym, czyli stanowi prawo, podobnie jak to było z Radą Gminy, i kontrolnym organem, znowu analogicznie do Rady Gminy. Wybierana jest ta Rada, podobnie jak to miało miejsce z Radą Gminy, Rada Powiatu również na 5-letnią kadencję jest wybierana. W składzie Rady Powiatu mamy od 15 do 29 radnych. No i znowu zależy ta liczba od ilości mieszkańców, którzy zamieszkują obszar powiatu. Na czele rady stoi przewodniczący. No i tutaj jest różnica już pierwsza, o tym mówiłem wcześniej, że nieco inne są uprawnienia dotyczące powiatu i gminy. Przewodniczący wybierany spośród członków, czyli w gminie również sobie rada wybierała przewodniczącego, czyli tutaj mamy akurat tak samo, ale uprawnienia są już nieco inne, bo zobaczmy, uprawnienia Rady Powiatu to wybieranie, odwoływanie zarządu powiatu. W gminie no to wybierany zarząd był przez mieszkańców gminy, jak pamiętamy. Mam na myśli tutaj prezydenta, wójta albo burmistrza. Natomiast tutaj ta różnica, o której przed chwilą mówiłem, to jest właśnie różnicą jest to, że tutaj już to Rada Powiatu wybiera władzę wykonawczą, czyli zarząd powiatu. Oprócz tego Rada Powiatu uchwala budżet, podatki, ustala na terenie powiatu funkcjonujące. No i tutaj ma inne zadania już nieco niż właśnie Rada Gminy, bo tutaj mamy na przykład programy walki z bezrobociem, czy zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. No i tutaj widzimy, że jeżeli istnieje powiat grodzki, czyli miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, to wówczas nie mamy do czynienia z istnieniem Rady Powiatu, tylko z Radą Miasta. I tak na przykład w Opolu jest, że mamy Radę Miasta Opole, a nie Radę Powiatu. To jest właśnie wynik tego, że funkcjonuje tutaj powiat grodzki. Zarząd powiatu, czyli władza wykonawcza, to organ złożony od 3 do 5 osób. No i wybierani oni są, tak już powiedziałem, przez Radę Powiatu. Starosta przewodzi temu zarządowi, no i może przygotowywać projekty uchwał, może potem musi realizować te projekty, te uchwały, które Rada Powiatu przegłosuje. Oprócz tego gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, czyli bardzo podobne uprawnienia, jak miał burmistrz, wójt czy prezydent miasta, tylko na poziomie powiatu. Tutaj widzimy, sam starosta kieruje sprawami bieżącymi, reprezentuje powiat, podobnie jak to było na poziomie gminy. Oprócz tego jest zwierzchnikiem powiatowych służb i straży różnorakich powiatowych, powołuje, odwołuje ich kierowników i sprawuje nad nimi kontrolę. No i tutaj widzimy, że w powiecie grodzkim organem wykonawczym jest prezydent, tak, albo burmistrz. No w Opolu jest akurat prezydent. Tutaj mamy taki schemat, wykres, który pokazuje takie przykładowe wydatki miasta na prawach powiatu. To jest tylko po to, wam pokazuję, żebyście mieli takie ogólne wyobrażenie, na co idą pieniądze, na co są wydawane pieniądze w powiecie. I tutaj nie jest tajemnicą, że największą część tych pieniędzy pochłania utrzymanie oświaty, czyli właśnie szkół, przedszkoli,
to pochłania najwięcej pieniędzy. Oprócz tego, jak widzimy, pomoc społeczna pochłania dosyć sporą część budżetu. No i tak jak tutaj widzimy, transport, łączność, utrzymanie administracji publicznej. Można też zobaczyć od razu, ile się wydaje na ochronę zdrowia na obszarze powiatu, ile się wydaje na bezpieczeństwo publiczne, więc myślę, że bez komentarza to pozostawię. Sami sobie ocenicie, czy takie proporcje w wydawaniu pieniędzy są w porządku, czy może wypadałoby coś zmienić. A jeżeli ktoś by chciał coś zmienić, no to trzeba pójść na wybory, a wcześniej zapoznać się dogłębnie z programem wyborczym poszczególnych komitetów wyborczych, do czego zachęcam oczywiście. No i zostaje nam województwo do omówienia jeszcze. Województwo, czyli ta największa, jeżeli chodzi o obszar, największa jednostka podziału terytorialnego, składa się oczywiście z powiatów. No i tutaj widzimy, że na terenie województwa działają zarówno organy władzy samorządowej, czyli właśnie te, które będziemy za chwilę omawiać, oraz administracji państwowej, czyli wojewoda, tak? To jest organ władzy państwowej, czyli władza centralna. Natomiast jeżeli chodzi o województwa, mamy ich 16 oczywiście w tej chwili, mamy tutaj dwa organy władzy samorządowej, organ uchwałodawczy, czyli sejmik województwa, oraz organ wykonawczy, czyli zarząd województwa, tak? Sejmik wojewódzki, który tworzy uchwały, tworzy prawo, i zarząd, który wykonuje to prawo, wprowadza je w życie. Organ wykonawczy. I na czele zarządu, przypominam, mamy marszałka województwa. Ale zacznijmy od sejmiku. Sejmik województwa, czyli już nie rada, tylko właśnie sejmik, jest to organ uchwałodawczy i kontrolny, czyli tak samo jak to było w przypadku Rady Powiatu, Rady Gminy. Widzimy, że w jego skład wchodzą radni wybierani w wyborach powszechnych, również na 5-letnią kadencję, czyli tutaj jest sytuacja identyczna jak na niższych szczeblach. Liczba jest, podobnie jak to było wcześniej omawiane, różna w zależności od ilości mieszkańców, ale nie mniejsza niż 30 tychże członków. Także mamy tutaj taką zasadę. Na czele stoi przewodniczący sejmiku, wybierany spośród jego członków. No i do uprawnień sejmiku należy, tak jak to można się było spodziewać, prawda, poprzez analogię, uchwalanie budżetu, uchwalanie podatków na terenie województwa funkcjonujących, powoływanie, odwoływanie zarządu województwa, marszałka województwa, no i decydowanie o sprawach majątkowych, czyli znowu budżet nam się kłania. Władza wykonawcza w województwie, jeżeli chodzi o samorządową władzę, to mamy zarząd województwa złożony z 5 osób wybieranych przez sejmik województwa. Jest to oczywiście władza wykonawcza, przewodzi temu zarządowi marszałek, no i wykonuje uchwały sejmiku, realizuje budżet, gospodaruje mieniem województwa, przygotowuje plany rozwoju województwa, czyli bardzo analogiczne uprawnienia, jeżeli chodzi o marszałka, porównując go do jego odpowiedników na mniejszym obszarze samorządu terytorialnego. No i tutaj jeszcze widzimy, że kieruje bieżącymi sprawami województwa, pracami zarządu, i tak samo jak to było w przypadku chociażby burmistrza czy starosty, reprezentuje województwo na zewnątrz. Jeżeli wam się wydaje, że takie moje apele o to, żeby chodzić na wybory, jeżeli wam coś nie pasuje, nie zgadzacie się z czymś, że te apele są takie w sumie nieważne, bo to tam co się stanie, jak jeden człowiek nie pójdzie na wybory, no to zobaczcie na chociażby ten przykład z roku 2018. Ostatnie wybory samorządowe, które były w naszym kraju, to właśnie wówczas ja jeden głos zaważył w jednym miejscu, w jednej gminie, w gminie Dalików w województwie łódzkim, zaważył o wygranej i przegranej danego kandydata, jak widzimy, więc tutaj jeden głos może mieć znaczenie, jak widzicie, więc naprawdę tej wymówki proszę nie używać przed sobą, samego siebie jest najłatwiej oszukać, pamiętajcie o tym. Jeżeli naprawdę komuś coś się nie podoba, chciałby żyć inaczej, coś innego mieć do dyspozycji, jeżeli chodzi o samorządy, czy w ogóle Polskę, trzeba iść na wybory, od tego się zaczyna. Porównajmy sobie teraz zadania, które są postawione przed gminą, przed powiatem i przed województwem, bo na jednym ze slajdów oglądaliśmy sobie, za co odpowiedzialna jest gmina. No, mówiliśmy na przykład, że za szkoły podstawowe i za gimnazja, prawda, za przedszkola też.
Powiedziałem wam, że w takim razie za szkoły ponadgimnazjalne będzie odpowiadał powiat i tutaj mamy potwierdzenie tego. Szkoły ponadgimnazjalne to już powiat, prawda? Natomiast jak się łatwo domyślić, województwo będą odpowiadały za na przykład szkoły wyższe, prawda? Czyli uniwersytety czy politechniki. Podobnie jest ze służbą zdrowia. W gminie, tutaj pod nadzorem gminy będą te najmniejsze jednostki służby zdrowia, czyli właśnie przychodnie jakieś, szpitale. Jak widzimy, to już jest sprawa powiatu, utrzymanie szpitali. Natomiast szpitale specjalistyczne, no to już będzie przedmiot, którym będą się zajmować w województwie urzędnicy. Warto sobie przeanalizować tą grafikę, dlatego że musimy też wiedzieć, które sprawy załatwiamy na którym szczeblu. Czyli na przykład zobaczcie, wielu z was w tej chwili albo tuż będzie zdawać prawo jazdy, no i tutaj egzamin na prawo jazdy, więc na przykład zobaczcie, rejestracja pojazdu odbywa się na poziomie powiatu. Dowód osobisty mówiliśmy, że był w gminie, prawda, wydawany. Natomiast widzicie, że zarejestrowanie pojazdu to już jest właśnie szczebel powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład muzea, teatry, no to już jak widzimy, czy kolej, to już jest sprawa województwa. Okej, czyli tutaj warto pamiętać o tym, czym się zajmuje dany szczebel. Tutaj mam jeszcze jedną taką grafikę, która pokazuje w zasadzie to samo, tylko nieco inaczej to jest ujęte. Jakie są obowiązki, jakie są zadania samorządu terytorialnego na danym szczeblu. No, czyli tutaj jeszcze raz warto sobie to przeanalizować i zapamiętać. No dobrze, jeszcze raz przypomnijmy sobie w takim razie, na jednym slajdzie mamy zebrane wszystkie te władze. Jak to wyglądało? W powiecie, przypominam, mamy, jeżeli chodzi o władzę, przepraszam, może zacznijmy od gminy. W gminie mamy władzę uchwałodawczą, czyli Radę Gminy albo Radę Miasta. Rada Miasta jest wtedy, kiedy jest to obszar, no powiedzmy, że powiatu grodzkiego. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to mamy tutaj właśnie to w ten sposób przedstawione. Natomiast władzę wykonawczą w gminie sprawuje wójt, albo burmistrz, albo prezydent. W powiecie władzę uchwałodawczą i kontrolną sprawuje Rada Powiatu albo Rada Miasta, znowu, jeżeli jest to obszar powiatu grodzkiego. Natomiast władzę wykonawczą sprawuje zarząd powiatu, któremu przewodniczy starosta. A jeżeli jest to powiat grodzki, czyli miasto, powiat miejski złożony z miasta 100-tysięcznego, 100 tysięcy mieszkańców lub więcej, wtedy mamy władzę wykonawczą w rękach prezydenta znowu. No i na tym obszarze województwa mamy władzę uchwałodawczą w rękach członków sejmiku wojewódzkiego, natomiast władzę wykonawczą sprawuje zarząd i przewodniczy temu zarządowi marszałek województwa. Tutaj widzimy jeszcze raz mapę pokazującą podział administracyjny naszego kraju. Jeszcze raz przypominam, że mamy tutaj dwa województwa, gdzie są dwa miasta z siedzibami władz. To jest Lubuskie województwo, gdzie Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski są tymi miastami z siedzibami władz. Natomiast drugim województwem jest Kujawsko-Pomorskie, gdzie mamy Toruń i Bydgoszcz, tak? Warto zapamiętać, że to miasto, które jest wyżej na mapie, nieco, bo tutaj Bydgoszcz jest wyżej niż Toruń, a Gorzów Wielkopolski jest wyżej niż Zielona Góra na mapie. Te miasta, które są wyżej na mapie, to są siedziby wojewody. Natomiast te, które są niżej, są siedzibami dla sejmiku wojewódzkiego. Tutaj tak poglądowo tylko widzimy, które województwa są największe. Oczywiście mazowieckie jest tym województwem największym, na drugim miejscu wielkopolskie. Opolskie województwo jest, jak widzimy, najmniejszym województwem. No a jeżeli według ludności, też możemy zobaczyć, że najwięcej ludzi mieszka również w mazowieckim. Natomiast na drugim miejscu, jeśli chodzi o ludność, już nie jest wielkopolskie, tylko województwo śląskie. Tutaj jest więcej ludzi niż na obszarze wielkopolskiego województwa. Natomiast niezmiennie Opolszczyzna jest na końcu, jeżeli chodzi o liczbę ludności, również niecały milion mieszkańców w tym województwie opolskim się znajduje. Obywatele oczywiście mogą wpływać na to, co się dzieje na obszarze samorządu terytorialnego.
po to ta idea samorządności została wprowadzona, żeby obywatele mieli wpływ na to, co się dzieje, żeby mogli brać udział w rządzeniu. Więc jak widzimy, no możemy wybierać radnych, czyli członków Rady Gminy, Rady Powiatu, czy Sejmiku Wojewódzkiego. Możemy wybierać wójta, albo burmistrza, albo prezydenta, w zależności od tego, na terenie jakiej gminy mieszkamy. Możemy brać udział w referendach samorządowych, czyli w referendach, które są lokalnie organizowane. Możemy kandydować w wyborach samorządowych. Możemy działać samodzielnie, tworząc jakieś inicjatywy rozwiązujące problemy właśnie nasze, jako społeczności lokalnej. Możemy demonstrować, możemy tworzyć wiece, pisać petycje pod na przykład właśnie budynkami władzy samorządowej. Mamy prawo być informowani o tym, co robią władze samorządowe. Oczywiście możemy brać udział w pracach gminy jako obserwatorzy, czyli możemy przyjść posłuchać na przykład sobie, o czym rozmawiają nasi radni. No i możemy też skierować list do radnego albo burmistrza z zapytania na przykład, dlaczego, nie wiem, na mojej ulicy nie ma latarni, albo są dziury w chodniku, albo w jezdni i nie mogę sobie spokojnie pojechać na rowerze tą ulicą, tak? I w ten sposób prosimy o interwencję odpowiedniego urzędnika. No właśnie, powiedziałem przed chwilą, że możemy brać udział w referendum lokalnym jako mieszkańcy tutaj danej gminy na przykład. Więc jak widzimy, takie referendum odbywa się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, czyli co najmniej 10% mieszkańców musi się zgłosić z takim wnioskiem o to, żeby takie referendum zorganizować. 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa z kolei potrzebujemy, czyli na obszarze wojewódzkim już ta liczba procentowa jest mniejsza. Frekwencja, jak widzimy, ma wpływ na wynik tego referendum lokalnego, bo musi ona wynieść co najmniej 30%. Natomiast no, wyjątek tutaj stanowi odwołanie referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządowej. Wówczas potrzebujemy 3/5 wszystkich głosów. Większość bezwzględna stosowana jest podczas takiego referendum, czyli większość 50% plus jeden głos. Znowu jest jeden wyjątek, jeżeli chodzi o samo opodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne. Wówczas wymagane jest uzyskanie większości kwalifikowanej, wyrażonej ułamkiem 2/3, czyli co najmniej 2/3 za musi być wówczas niż przeciw. Skąd samorządy czerpią pieniądze teraz na zrealizowanie wszystkich tych swoich zadań? Więc tutaj, jak widzimy, pierwszym źródłem dochodów dla samorządów są dochody tak zwane własne, czyli na przykład wpływy z podatków, wpływy z opłat, na przykład z opłaty targowej, z parkometrów chociażby. Oprócz tego z podatków CIT i podatków PIT. Tak? Przypomnę, że CIT to podatek od osób prawnych, PIT to podatek od osób fizycznych. Do końca kwietnia każdego roku osoby fizyczne muszą rozliczyć się z tego podatku PIT właśnie. Drugim źródłem dochodów w gminie na przykład jest subwencja tak zwana ogólna. Subwencja, czyli pieniądze, które przekazuje władza centralna poszczególnym obszarom tutaj terytorialnym naszego kraju, czyli na przykład gminie, czyli państwo, powiedzmy, że przekazuje pieniądze na właśnie prowadzenie szkół, prowadzenie przedszkoli, czyli właśnie na edukację. To jest właśnie subwencja oświatowa, czyli takie, powiedzmy, że dopłaty, tak, od państwa na utrzymanie tych placówek oświatowych. Może być też subwencja wyrównawcza, czyli te samorządy, które są słabe ekonomicznie, dostają pieniądze ekstra od państwa, żeby właśnie wyrównać pewien poziom tutaj życia. Może być subwencja równoważąca, czyli taka, która ma wspomóc najbiedniejsze gminy i powiaty. Subwencja regionalna, czyli te województwa, które są najmniej zamożne, mogą na nią liczyć. No i jeszcze jedno źródło dochodów to są dotacje celowe, czyli państwo może konkretnie przeznaczyć pieniądze na konkretny cel, czyli na przykład, nie wiem, jest jakiś kataklizm, klęska żywiołowa, powódź, pożar, pomór jakiś tam, jakiegoś gatunku zwierzęcia, no i wtedy państwo może przekazać daną sumę pieniędzy na przykład gminie, po to, żeby ta gmina usunęła skutki danej klęski żywiołowej. Więc tutaj jeszcze jedno źródło dochodów, jakie gmina może uzyskać. No i tutaj widzimy budżet gminy, dochody, to już wiemy, że to są właśnie pieniądze z budżetu państwa, czyli te subwencje różne na przykład,
to są własne dochody, czyli podatki i opłaty, no i majątek gminy, czyli majątek komunalny. Gmina ma przecież jakiś teren, jakąś ziemię, tą ziemię może sprzedać, może wydzierżawić, może wynająć, ma jakieś budynki, może te budynki też wynajmować, może je sprzedawać, czerpać pieniądze z wynajmu właśnie tych budynków komunalnych. Więc tutaj widzimy, że to wszystko razem składa się na dochód do budżetu gminy. Natomiast gmina wydaje oczywiście pieniądze na wykonanie różnych zadań, o których już wspominaliśmy wcześniej, między innymi na utrzymanie środowiska w czystości, czy w jakimś tam względnym stanie używalności, na cele społeczne, na cele techniczne, czyli właśnie utrzymanie dróg między innymi, czy utrzymanie porządku, bezpieczeństwa, czyli walkę na przykład z przestępczością. No i jak się uchwala budżet gminy? Zobaczmy, procedura uchwalania. No i widzimy, że Rada Gminy uchwala wskazówki do tego projektu, następnie wójt albo burmistrz lub prezydent miasta sporządza projekt budżetu. Widzimy, że do 15 listopada trzeba ten projekt sporządzić, następnie Rada Gminy uchwala budżet do końca roku, do 31 grudnia. W wyjątkowych sytuacjach to może być, jak widzicie, przesunięte na koniec stycznia, a jeżeli nie uchwali budżetu w terminie Rada Gminy, no to wówczas wkracza do akcji Regionalna Izba Obrachunkowa, która ustala ten budżet do końca lutego. Regionalna Izba Obrachunkowa, jak widzimy, jest to instytucja, która nadzoruje sprawy finansowe na terenie samorządów, czyli na przykład na terenie gminy, nadzoruje, jak są wydawane pieniądze, na co są wydawane pieniądze. Budżet gminy, widzimy, że powinna obowiązywać zasada równowagi budżetowej, czyli że wpływy i wydatki nie powinny być na różnym poziomie, powinny być na takim samym poziomie, czyli chodzi o to, żeby dana gmina się nie zadłużała, żeby nie wydawała więcej niż sama zarabia. Tutaj widzimy, że do końca marca organy wykonawcze składają organom stanowiącym sprawozdanie z wykonania budżetu, czyli na przykładzie gminy organ wykonawczy, czyli właśnie burmistrz chociażby, składa organowi stanowiącemu, czyli Radzie Gminy na przykład, sprawozdanie z wykonania tego budżetu, czyli musi się rozliczyć władza wykonawcza z każdej złotówki. Organy stanowiące udzielają absolutorium z wykonania budżetu, czyli zatwierdzają to, jak został budżet wykonany. No, oczywiście zatwierdzają lub nie. Jeżeli nie zatwierdzą, to wtedy mamy problem. Jeżeli nie będzie udzielone absolutorium, to widzimy, że powoduje ta sytuacja wszczęcie procedury referendum odwoławczego, czyli żeby odwołać na przykład burmistrza za to, że no, nie przeprowadził tego budżetu tak, jak powinien, nie zrealizował tego budżetu tak, jak powinien. Nadzór nad sprawami gminy, w ogóle nad samorządami sprawuje premier poprzez właśnie wojewodów oraz regionalne izby obrachunkowe. Tak jak już wspomniałem, one zajmują się finansami przede wszystkim, jeżeli chodzi o samorząd terytorialny. Sejm może rozwiązać organ samorządu terytorialnego, jak widzimy, ale tylko w przypadku naruszenia konstytucji albo ustaw. Jeżeli dojdzie do rozwiązania na przykład Rady Gminy przez nasz Sejm, to wówczas powołuje się tak zwany zarząd komisaryczny, czyli władza centralna przysyła komisarzy, którzy przyjmują władzę na terenie na przykład gminy do momentu wybrania przez mieszkańców własnych władz w przyszłości, czyli zarząd komisaryczny wkracza w sytuacji kryzysowej. Jak widzimy, wojewoda lub regionalna izba obrachunkowa mogą stwierdzić nieważność uchwały organu samorządowego, czyli mogą stwierdzić, że na przykład uchwała rady gminy jakiejś jest nie jest nieważna, tak? Jest po prostu nieobowiązująca. No i na koniec jeszcze zobaczcie, jakimi znaczkami promowały się niektóre samorządy. Już jest nieaktualne, na przykład ten znaczek jest już nieaktualny, bo Polszczyzna w tej chwili ma nieco inne logo, no ale tak poglądowo widzimy, że różne pomysły są na promowanie własnego regionu czy miasta, bardziej tak tu chodzi o miasta w naszym kraju.